Pokażę Wam na szybko program, co można robić z Lanta Eco Tour. No i to jest podzielone na właśnie części One Day Tour. No to ma się, proszę bardzo, wyspy, plaże, kajakowanie, wpływanie do cave'u, relaks nad plaży, kolejna wyspa, płynięcie wzdłuż lasu tropikalnego i karmienie małp. No i jakiś tam lunch pewnie jest included. No i takie są różne opcje, że można wybrać albo taką wyspę, albo taką, albo obie. I kajakowanie. Ja właśnie wybrałam sobie tą half day. No i tutaj w mojej opcji jest, że sobie płynę na tą wyspę. Odbierają mnie o godzinie 8:30, już jest z biura. Od 9 do 1 trwa cała wycieczka jakby. No i oczywiście half day programów jest też dużo innych. Na przykład można iść na łowienie krabów, ryby, las. Jest też opcja, widziałam sam chyba kajak, trzy wyspy i tylko kajaki na nich. Jest też opcja, widziałam z jakimś takim, o tutaj, z relaksem nie na plaży, tylko na fish farmie. Jest program z elephant trekking, spacerem na słoniach. Nie wolno tego robić, dlatego w ogóle aż jestem w szoku, że to wciąż reklamują i to na takiej chamskiej ulotce. Jak się wchodzi, to od razu się płaci 20 batów za wejściówkę. Pierwszy stop. Płynę na wyspę. Zapewne wśród małpek, ponieważ idąc tutaj już widziałam, jak jedna sobie przechodzi przez ścieżkę. Pierwszy stop jest na widoczek Coffee Island, która wygląda, jakby miała, słuchajcie, oczy. Trochę wygląda jak czacha, trochę wygląda jak serce. To widziałam na zdjęciach, czyli po oponkach do góry i tam jest fajne view. Yeah. A ja byłam przed chwilą tam. Jeszcze mam takie view. Tutaj co pokazywałam Wam te oczy. No to właśnie jesteśmy w tych oczach. Zsykam się na maksa. Wejść jak wejść, ale zejść. Tam byłam na samej górze, właśnie w tych oczach, ale było warto. Spoczyłam się cała, zestresowałam się, ale pan pomógł, wziął mi plecak, także dałam radę na spokojnie, na luźniku. Każdy to ogarnie, nawet jak nigdy nie był na wspinaczce. Kajaki zostaną rozładowane do wody, a małpiaki siedzą i się przyglądają, co tutaj się wyprawia. Jest 5 par, ja jestem jednym rodzynkiem, dlatego ja będę pływać z naszym opiekunem. Czuję się teraz jeszcze bardziej bezpiecznie, który nie dość, że pomagał mi w jaskini, to teraz będzie kajaczkował razem ze mną, a ja wtedy będę mogła jeszcze lepsze dla Was wideo nakręcić, także keep in touch. Kapitan, mój kierowca, mój driver. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is
więc zrobiliśmy takie przyjemne koło wokół wysepki tej. Zajęło to nam chyba 45, około godzinkę, nie wiem, bo nie mam przy sobie telefonu. Ale tak mi się wydaje mniej więcej, że rzeczy tyle to trwało. Oczywiście ziomy czekają na nas. Żegnamy małpki. I teraz mały lunchik w postaci owoców. I będziemy zmierzać się do powrotu. Teraz będzie karmienie małpek. O, no! No i proszę bardzo, nie są takie niebezpieczne. Dla arbuza zrobią wszystko. W jedną rączkę, w drugą rączkę, w trzecią rączkę. Weźmie wszystko. Wszystko weźmie. Mam dla was pro tipa. Weźcie ze sobą jakieś ciuchy do zniszczenia, bo nie dość, że będą mokre, to będą całe brudne od tych skał w jaskiniach, także najlepiej wziąć coś, co można zniszczyć. Tak jak ja to zrobiłam. Jest 13:30. Idę zobaczyć, co robi moja perełka. Aha, czeka już na mnie. Zobaczcie, pierwszy domek mamy od razu od recepcji. A ta wyczekuje. O, moja ślicznotka moja. Chillerka, widzę, niezła była grana. Także szybki prysznic i jedziemy dalej. Tankowana, słuchajcie, gasolina 40 batów za litr i jest wlewana z takich butelek po drodze, więc jeżeli nie zobaczycie stacji benzynowej, nie szkodzi, bo takich właśnie miejsc jest bardzo dużo po drodze. Przyjechałyśmy zobaczyć Bamboo Bay, jak wygląda. Bamboo. Najgorsze jest to, że się trochę zachmurzyło. Naprawdę, jest pięknie, słońce jest. Właśnie go nie ma. Jest słońce. I idziemy zobaczyć, jak tutaj dojść do plaży, tamtędy. Tu jest jakaś restauracja z widoczkiem właśnie na plażę. Sporo ludzi. O, ładnie tu. Ładnie to Mielno. Patrz, jak tam fajnie ktoś ma domek tak na wzgórzu. Bardzo nice. Bardzo nice. Tak wygląda plaża. A przydałoby się oczywiście słońce. No ale jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Więc tak się prezentuje Bamboo Bay. Jedziemy zobaczyć Bamboo Beach, bo naszym zdaniem nasza plaża jest dużo ładniejsza i jest więcej jakby możliwości wyjścia. Co? Jest więcej piasku. Poparzyło słońce. Przepraszam bardzo, można panią podwieźć? Nie. A, dobra, to baj. Żeby dojść do Bamboo Beach, trzeba się tak centralnie przy drodze zatrzymać. Na pewno zauważycie, bo będą tu skutery. I trzeba się przejść kawałek, jeszcze w sumie nie wiemy gdzie, ale zaraz się dowiemy. O, że z taką dziczyznę się tu idzie, słuchajcie, do tej plaży, która jest gdzieś tam. Tak wygląda Bamboo Beach. Są i nasze przyjaciółki, krowy. Ale sama plaża w sobie, zobaczcie, bialutka. I gdyby teraz tutaj było bardzo, wpadało bardzo dużo słońca, no to myślę, że ta plaża byłaby numerem jeden sztosikiem.
dotarłyśmy do National Parku, gdzie bilety kosztowały łącznie 420 za dwie osoby, ponieważ 200 batów kosztuje wstęp za osobę i osobno za skuter. Więc my sobie... Co? Droga. Droga? 20 zł. Więc my sobie powolutku zjedziemy na dół i zaparkujemy gdzieś na dole i przejdziemy się kawałek. Dodam jeszcze tylko, że wstęp jest do 17.30. Tutaj mamy niecałe 2 km właśnie, żeby się przejść, co zajmuje około godzinki. Także teraz idziemy na spacerek. Boże, jak ja bym chciała mieć takie w domu. Piękne, co? Uważaj, bo z liścia dostaniesz. Żadnych małp nie ma. Jedną jeszcze raczkę malutką tylko widziałam. Ale ogólnie trekking po dżungli w National Parku zawsze spoko. Tu mamy jakiś punkt. Giant in the forest. Zobaczcie. Jakie ogromne drzewo. W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się w knajpce z bardzo ładnym view na morze. Na wysokościach, taki wysunięty ten punkt. Z widoczkiem na plażę. Szybka szamka. Paola ma sajgonki, ja mam makaron sojowy z beefem, porkiem, sorry. Piwko, winko. I musimy jechać oddać skuter do hotelu. Patrz na fazy, jestem w kantorze i jak się wypłaca piątkami albo dwudziestkami, to kurs jest 28,05. Jakie są banknoty 50 albo setki, to kurs jest 32,05. Czyli musicie mieć 50 albo setki i wtedy bardziej się opłaca zmieniać. Taki tip. To jest takie te moji. A w ogóle to kupiłyśmy śmieszne lody? Moji? A te moji takie co jadłyśmy. A te żel jak glutki. Aha. Dobre? Wolałabym Magnuma. Naprawdę? No i zobaczcie, jutro płyniemy na Kolipa. Z Kolipa odpływa tylko o 10.30. Jeden taki speedboat ferry. On na miejscu, jesteśmy o 13.30. Cena 1700. Stargowałam na 3300 za dwie osoby. Więc jakaś tam zniżka zawsze to jest. Bilety na Kolipę kupione, dlatego jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę i skomentujcie, czy wszystko jest poprawnie, tak jak mówiłam, a my już jutro będziemy relacjonować z Kolipę, także pa!